Miniona środa w Łańcucie obfitowała w wydarzenia kulturalne. W Miejskim Domu Kultury miała miejsce już po raz drugi premiera spektaklu wystawionego przez teatr Nowa Lutnia. Jego założycielką i reżyserką jest Elżbieta Winiarska. Już na samym początku pan dyrektor zaproponował mi reaktywację Teatru Lutnia. A ja znałam historię Lutni, ponieważ współpracuję w Rzeszowie z Dariuszem Dubielem, który napisał piękną rzecz właśnie o Lutni i niejednokrotnie rozmawiał, że cudowna tradycja, która skończyła się w roku 75, kiedy Lutnia zakończyła swoją działalność. To gdzieś tkwiło i jak tutaj spotkałam się z dyrektorem, i skoro on mi powiedział właśnie, że marzyłby o czymś takim, to myślę sobie, jest szansa. Podjęłam temat, i dzisiaj mamy premierę i udało się reaktywować zespół. Po ogłoszeniu naboru do powstającej grupy teatralnej dzieci i młodzież rozpoczęła zajęcia. Jednak głównym celem było zbudowanie grupy dorosłych. Spotykaliśmy się, przesłuchiwałam ich, obserwowałam i gdzieś tak w połowie roku podjęłam decyzję. Decyzją było, ponieważ pomyślałam sobie, że czasu potrzebuję na to, żeby zrobić scenografię, żeby wymyślić projekty, sama wykonać to wszystko, i przeprowadzić próby, stworzyć spektakl, to wymyśliłam, że koniec roku pewnie nas zaskoczy. I postanowiliśmy my zaskoczyć koniec roku, w związku z tym przygotowaliśmy premierę na koniec roku na święta. I tak powstał piękny spektakl pod tytułem Dawniej były takie czasy, Szopka. Mówiący o tradycji świąt Bożego Narodzenia, nie skupiający się tylko na scenach sakralnych, ale pokazujący zwyczaje. Postanowiłam sięgnąć do szopki, tylko nie konwencjonalnie, tylko raczej doszukiwałam głębokich źródeł, przekazów ze świętego Franciszka z Asyżu, z Ewangelii świętego Mateusza. Naprawdę sięgałam daleko, żeby poczytać i wykorzystać swoje możliwości, czyli plastyczne, aktorskie i umiejętności manualne, które tutaj właśnie można obserwować na scenie. Jak mówiła sama reżyserka, akcja spektaklu ma miejsce w wiejskiej izbie, gdzie gospodynie, szykując się na święta, wspominają. Tym samym wprowadzają widza w świat nastroju świątecznego, jednocześnie włączając się w akcję przedstawienia. Widzowie mają poznać zwyczaje kolędnicze, zobaczyć sceny śmierci Heroda, którym towarzyszą żartobliwe scenki obyczajowe, kolędy i pastorałki. Kolejny raz Teatr Nowa Lutnia zaprezentuje się już 15 stycznia w dzielnicy pod Zwierzyniec. To wyjątkowe przedstawienie poprzedził wernisaż wystawy prac artystów, uczestników czterech plenerów. Wydarzenie odbywa się co roku i jest obecne w Łańcucie od 20 lat. Po roku czasu spotykamy się i znowu mamy pokaz czterech plenerów, jak gdyby dwóch łańcuckich, które w tej chwili ze względu na koszty odbywają się w Boskiej Dolinie w Dolągówce, natomiast dwóch w Niedzicy, okolica przepiękna, Zamek Niedzicki, to właśnie to jest to, że Zamek Łańcut i Zamek Niedzica spajają się w pewnym sensie. I piękny pejzaż architektoniczny, architektura miasta i tam okolicy. To dlatego akurat robimy, jako ja organizator i wspomaga mi kolega, robimy to od 2016 roku w Niedzicy. Plenery wpisały się już na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych. Uczestnikami są artyści z całego kraju, a także z zagranicy. Malujemy pejzaż z tego względu, że w naturze możemy wszystko znaleźć. Natura jest tak niesamowicie twórcza, że artyści to chętnie podchwytują i malują. Oczywiście ja nie zamykam drogi dla tych artystów, którzy malują współczesną sztukę czy abstrakcję. Czasem się pojawia jakiś artysta, który tak maluje, więc on tam gdzieś znajduje swoje miejsce. Wystawę otworzył burmistrz miasta Rafał Kumek oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Adam Opałka. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny Galeria Miejskiego Domu Kultury ma zaszczyt gościć tą wystawę poplenerową, gdzie głównym komisarzem jest pan Zeniu. I bardzo się cieszę, że mimo tej krótkiej przerwy, bo trzeba tak powiedzieć w cudzysłowie krótkiej przerwy, ale jednak udało się tą wystawę zrobić. Gratuluję bardzo serdecznie wszystkim artystom tych prac. Prace można oglądać do 1 lutego w Galerii MDK.